Daj głos! Dobry pies! W drugim odcinku spacerowego podcastu Daj Głos. Dzisiaj, oczywiście, szczekają do Was Natalia. Ho, ho, cześć <grych> i ja, czyli Paweł. Drugi odcinek, zaczniemy od podsumowania pierwszego odcinka, bo chyba wypada. Mhm. Przede wszystkim podziękować za, za odzew. No, było super. Bardzo nas zaskoczyliście. Okazało się, że takiego podcastu było trzeba w polskiej sieci, nieskromnie mówiąc, no ale tak całkiem serio, to faktycznie okazało się, że bardzo dużo ciepłych słów nam przekazaliście i że czekaliście na taki podcast. I komentarze, i nawet już gdzieś się pojawił, widzieliśmy pierwszego psa słuchacza, więc to jest zawsze super, bo zdjęcia piesełów to mm -hmm. jest jeden z powodów, dla którego nagrywam ten podcast, bo to jest zawsze... <laughs> Inne podcasty do, chcą, żeby wysyłać im promki, a my chcemy, żebyście wysyłali tak. nam zdjęcia swoich psów. Tak jest i na tym to właśnie polega. Także dziękujemy za odzew, za podawanie dalej wiadomości, które też w ogóle przeszło moje wszelkie oczekiwania, bo wrzuciliśmy taki post na, na Facebooku o udostępnianiu i tam chyba ponad 20 osób gdzieś mhm. to podało dalej i to jakiś tam ogromny zasięg nam zrobiło, więc to w ogóle mega sprawa. No i sam fakt, że też słuchaliście, no bo gdzieś tam udało się w tych rankingach iTunesowych przebić dosyć, dosyć wysoko. I ja jestem przeszczęśliwy no, lepszego początku nie mogliśmy chyba sobie wymarzyć. No zdecydowanie nie. I pamiętajcie, że żeby pomiędzy odcinkami też e, śledzić nas w różnych miejscach, wszystko na pewno znajdziecie na stronie dajgłospodcast.pl, ale tak jak powiedział Paweł, bardzo dużo dzieje, głównie za sprawą Pawła, dzieje się na Facebooku <noise> i tam będziemy pewnie podrzucać też i ciekawe wydarzenia, i też produkty, które potem będziemy recenzować w podcaście i wiele fajnych rzeczy też dużo zdjęć piesełów na pewno będzie. Zdecydowanie tak. Pierwszy temat chyba nawiązuje tak bardzo mocno do, do naszej społeczności, bo już się pojawiły dwa pytania, za które oczywiście szalenie, szalenie dziękujemy. Pierwsze pytanie nadesłał do nas bardzo szybko Jakub z podcastu Chronicast. Mhm. Także to tak. Pozdrawiamy ma reklama. Po, pozdrawiamy jak najbardziej. Jakub się napyt, nas pyta, jak zapatrujecie się na podjadanie waszych psów w czasie spacerów? Mam na myśli, jak pieseł gdzieś w krzakach upoluje jakąś porzuconą kość czy inne frykasy. Moje wszystkie tak robiły. Znajomych psy też gustują. Zabraniacie, odewacie, czy pilnujecie. Mhm. Mm, ja mam. Problem, dla mnie to jest trochę problem z jednym psem, bo jeden zupełnie nie interesuje się tym, co gdzieś tam w krzakach leży, ale kana, ponieważ ona w ogóle najbardziej kocha jeść i spać, to faktycznie no, i, i być głaskana, to trzy rzeczy lubi. Zdarza jej się. To tak jak zna, ja. Zna, zdarza jej się często znaleźć coś w krzaczkach i coś próbować podjadać. Ja osobiście nie lubię. To już pomijając fakt, że nie wiadomo co ona je, że jeśli to jest na przykład wyrzucona gdzieś kość z kurczaka, to się może coś psustać. stać to ja już nasłuchałam się tyle różnych historii na temat tego, że ludzie wyrzucają kiełbasę i w tej kiełbasie tak. są gwoździe. Mam... Szpilki i wszystkie inne no, rzeczy. Ja mam nawet, mam nawet znajomego, który w ten sposób stracił psa, że no, nie, nie, nie mogę tego olewać, także ja zawsze poganiam Kanę i absolutnie nie pozwalam jej jeść niczego, bo po prostu boję się, że coś się stanie, bo ona na Naprawdę je totalnie wszystko, łącznie z tym, że no, na przykład y, mieszkam dosyć blis w bliskiej odległości od piwnicy, bo mieszkam na niskim parterze i na przykład, jak jest trudka dla szczurów, to y, kana też takim mhm. marszobiegiem jest y, wyprowadzana z domu. Absolutnie nie pozwala mi gdzieś tam niuchać, bo boję się, że po prostu zje nawet i to. Ja miałem taki nawet przypadek, to już było bardzo dawno temu, to troszeczkę też były inne czasy, bo jednak ta świadomość społeczeństwa cały czas się zmienia i to też jakoś tam podkreślamy w naszych rozmowach znałem osobę, która miała taką sytuację, że jej koty zostały otrute na ich własnym terenie. Po prostu jakiś o. sąsiad, który był na tyle jakiś tam złośliwy, podrzucił mm. jedzenie z jakąś tam trutką na, na działkę w ogóle obcej osoby. No i niestety te koty się potruły. Masakra u siebie i no, nie było szans ich odra odratować, także też znam takie historie i też na to mocno zwracam uwagę i też mam dokładnie ten sam problem, co ty, czyli w moim przypadku Zoltan kompletnie się nie interesuje mm. rzeczami, rzeczami, które gdzieś są tam porozrzucane, no wiadomo, jak leży gdzieś tam jakaś kiełbasa, czy kawał mięsa, czy jakaś kość, to, to mm. nie ma siły, to każdy pies się zainteresuje, to tak jakby nam ktoś na na chodniku położył pięciosłówkę, no to nie ma, nie ma szans, żeby żeby no tak. się nie, po, nie, nie pochylić nad tym. Natomiast z Wego mieliśmy taki problem na, na początku, że ona jadła absolutnie wszystko, mm. włącznie nawet z kupami. I to był, mm -hmm. to, był, to był bardzo duży problem na początku i sporo nas kosztowało, żeby to przećwiczyć z nią. Mm -hmm. Możesz od razu opowiedzieć, w jaki sposób ćwiczyliście, bo pewnie ćwiczyliście z behawiorystą. Ja akurat staram się po prostu zwracać jej uwagę, ale jeśli ty masz jakiś fajny sposób, to ja też chętnie się dowiem. Znaczy przede wszystkim to, co ja się nauczyłem, że najgorszy błąd jaki można popełniać, to jeżeli gdzieś na przykład widzimy, że pies coś tam zjata albo czymś się zainteresował, no to naturalnym jest, że gdzieś tam krzykniemy, szarpniemy, bo to jest po prostu taki odruch, czasami bezwarunkowy i na tym się łapiemy. Natomiast nie ma tego drugiego, drugiego sygnału, że jeżeli już pies zostawi, odejdzie, czy nawet my go odciągniemy, to musimy go pochwalić. Mm. Dać, mu, dać mu jakiś sygnał, że teraz w momencie, gdy to zostawiliśmy, nawet jeżeli on gdzieś tam kawałek hapsnął, ale odeszliśmy kawałek, to trzeba gdzieś mu też powiedzieć: teraz jest spoko, teraz jest fajnie, dobry pies, poklepać, pogłaskać. Mm -hmm. My to ćwiczyliśmy tak, że no była bardzo mocna kontrola. W zasadzie, chodziliśmy na spacery, no to, to staraliśmy chodzić dwie osoby, ale no głównie zwracaliśmy uwagę na, na wege, jak ona tam gdzieś sobie w, w trawce w, węszyła mm -hmm. i cały czas w ręku, nie w żadnej kieszeni, nie, nie w pudełek tylko w ręku były gotowe snaczki. Jeżeli widzieliśmy, że ona gdzieś tam się szykuje do chapnięcia czegoś, no to było szybkie napięcie smyczy, przy, przywołanie na tyle, na ile to było możliwe i jak tylko, że tak powiem, jej, jej głowa poszła w inną stronę, nawet niekoniecznie, że patrzyła się na nas, no bo też trzeba wypracować mm -hmm. takie rzeczy, to od razu była nagroda, że dobry pies, że, że zostało zostawione. I teraz po no, wego już mamy dobrych parę miesięcy. Oczywiście dalej się zdarza, że tak jak mówiłem, że pies czymś się tam zainteresuje, no bo są rzeczy silniejsze, ale jest w 85% przypadkach takiego codziennego, jeżeli ja powiem zostaw albo nie rusz, to, to mam tą pewność, że ona powącha, ale, ale mm. nie zje tego, mm -hmm. nawet do tego stopnia, że naprawdę mi ostatnio psiaki moje bardzo zaskoczyły, bo gdzieś ktoś kawałek kurczaka zostawił, no to co było ewidentnie do chapnięcia, tylko z, <grym> w porę, w porę mm -hmm. zauważyłem i po, i po prostu da, powiedziałem zostaw i nawet jeżeli nie macie przy sobie znaczka, bo czasami człowiek zapomni, są poranne spacery, są nocne, gdzie, gdzie człowiek nie myśli, tylko y, gdzieś jest myślami nie wiadomo gdzie, to żeby przynajmniej chociaż była ta nagroda w, w postaci pochwały, żeby powiedzieć dobry pies, pochwalić mocno, wyklepać, podrapać za uchem to, co dany pies lubi. Po prostu psa, pies musi mieć tą informację zwrotną, musimy się mhm. z nim komunikować, że to jest coś, y, 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 że takie zachowanie chcemy uzyskać. Mhm. Nie zostawiać go tylko z tą Negatywną, że zostaw tutaj, co ty zrobiłeś, wiesz, że nie można i cały czas wrzucać mu tą negatywną informację, bo on wtedy głupieje, bo on nie wie, czy, czy go karcimy za to, że, że on podszedł, czy za to, że on zostawił, okay. czy za to, że w ogóle, że idzie na spacer. I możemy mieć sytuację wręcz odwrotną, gdzie, że pies po prostu ze strachu czasami będzie albo łapał całe, całą tą kość i po prostu na szybko gdzieś próbował mhm. ją połknąć, a, a to jest jeszcze gorsze niż jakby on gdzieś tam sobie ją przechrupał, już trudno. I możemy po prostu krzywdę psu zrobić albo zrobić mechanizm, że jeszcze trudniej będzie to później przepracować. Mhm. No to y, ja tak bardzo intuicyjnie dosyć podobnie, bo też mi się udało nauczyć kanę no, z różnym skutkiem, bo y, u niej ten popęd y, no, do jedzenia jest o, strasznie silny, y, ale też udało mi się właśnie nauczyć ją y, nie tyle nie podchodzenia, bo to chyba rzeczywiście się nie da co, co tego, żeby zostawiła, jak już gdzieś tam niucha. Nie? Ostatnio też miałam taką sytuację, że leżał kawałek piętki od chleba i też powąchała i poszła, więc też byłam z niej dumna. Ale wydaje mi się, że to chyba to tak jak powiedziałeś, że w naturze psiej, że nigdy nie będzie tak, że one obojętnie na to, że nigdy nie wyplenimy, wyplenimy tego, że one przynajmniej będą chciały to powąchać, ale możemy przynajmniej spróbować zrobić tak, żeby one tego nie zjadły. Po prostu trzeba się uzbroić w cierpliwość i to, to nie jest tak, że to się uda przepracować w, w dzień czy dwa. Mm. Czasami to oczywiście też zależy od charakteru psa i to, jaką w ogóle mamy z nim komunikację. Mm. Ale czasami to są Miesiące, miesiące po prostu takiej ciężkiej, codziennej, pracy, i, ale są takie rzeczy do wypracowania i do przepracowania, po prostu nie można się zniechęcać za łatwo. To jest absolutnie frustrujące. No, no jeszcze, wiesz, jeżeli pies jakieś tam gdzieś jedzenie próbuje znaleźć, to, to pal sześć, no ale w momencie, gdy na przykład gdzieś tam chwyci jakąś kupę i zje, no, to to już są takie sprawy strasznie fajne. I, no raz, że to, to może być trujące dla, dla psa. Tak. Dwa, no, wiadomo, same właściwości, że później patrzysz na psa, no, ja wiem, co ty dzisiaj zjadłeś, także tak. No. Dzisiaj sobie nocuj tam troszeczkę dalej. Mm -hmm. e, ale no po prostu, no trzeba bardzo cierpliwie podchodzić, cierpliwie, systematycznie i jeżeli to jest jakiś tam z mega dużym oporem, no to, to uzbroić się w te jakieś tam snaczki, czy kupne, czy, czy samemu jakiegoś tam kabanosa skroić. No jest tyle różnych możliwości. Jeżeli, jeżeli to się powtarza kilkanaście razy na spacerze, no to są jeszcze tam jakieś te takie snaczki fit, które są jakieś tam no po prostu są objętościowo większe, a nie tuczą tak bardzo. No bo wiadomo, te snaczki zazwyczaj, które się kupuje takie typowo dla psów, one są bardzo bogate w. No, inaczej mówiąc tuszą psy, więc no tak. tam jest zalecenie, że maksymalnie pies powiedzmy taki, który waży do 15 kilo, no to więcej niż pięć takich małych paletek nie, nie powinien zjeść z, mm. właśnie z tego, z tego względu. Ale na to też są rozwiązania, także wystarczy poczytać, zainteresować się, a jeżeli nie, to znaleźć jakiegoś fajnego behawiorystę, tylko tutaj to też jest w ogóle kompletnie inny temat, jak znaleźć Oj, behawiorystę. tak, tak. tak. Mm. Mm który ma podejście takie indywidualne do psów, a nie jest nastawiony typowo na to, żeby coś przekazać, skasować i, mm. i iść dalej, bo niestety to też się zdarza, ale to tak jak w każdej branży czy tematyce, to, to no, są ludzie z pasją i są ludzie, którzy mm. są nastawieni na tylko i wyłącznie na, na zysk, bo nie mówię, że to y, praca ma być tylko i wyłącznie pasją, bo, bo nie ma nic lepszego w życiu niż pasja, na której można jakoś mm -hmm. zarobić. Oj, tak. Tylko po prostu trzeba jakoś to sensownie sobie zbalansować, żeby, żeby nie nastawiać tylko i wyłącznie na zysk, tylko żeby po prostu jedna i druga strona czerpała z tego przyjemność. Także czytać, interesować się i przede wszystkim uzbroić się w, w mega cierpliwość. Myślę, że o tym, jak wybrać behawiorystę, będziemy też rozmawiać z behawiorystą, który ma być naszym gościem, więc... Tak jest. Nie umieszkamy nie zapytać, jak, jak nasz gość uważa. To drugi teraz, drugie pytanie. Drugie pytanie nadesłał nam Piotr i zapytał się, czy moglibyśmy omówić temat przedstawiania w filmach, książkach i tym podobnych oraz jak to wpływa na oczekiwania ludzi wobec zakupionego psa. Wydaje mi się, że ludzie oczekują psów myślących jak ludzie, bo tak, ten czwor, bo tak, te, bo tak te czworonogi są często przedstawiane w popkulturze. Kurczę, to jest taki temat strasznie długi. Ja nie wiem, czy my to tak załatwimy w jednym podcaście. Pewnie trzeba będzie trochę więcej o nim o tym porozmawiać jako osobny odcinek, co myślisz? Zdecydowanie, znaczy powiem tak, z racji tego, że my nastawiamy się na, w naszym podcaście, daj głos na to, żeby w ogóle elementem naszego podcastu była popkultura, mhm. to właśnie też chyba fajnie będzie przedstawiać to, jak te psy są przedstawiane w różnych tam, nazwijmy to dziełach, czy ogólnie w kulturze, mhm. komiksach, filmach, grach i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli miałbym w skrócie. Um, streścić, że tak powiem, mój pogląd, to um, ogólnie zwierzęta, jeżeli byśmy mieli tak patrzeć, to są bardzo źle w filmach przedstawiane. Mm -hmm. I to tutaj, zarówno w tym pozytywnym, i negatywnym sensie, bo w tym pozytywnym są przedstawiane jako. Um, nie tyle zwierzęta bardzo inteligentne, ale to już jest ten najwyższy poziom, tak. że tak powiem, tresury, bo to są psy, które gdzieś tam idzie i przyniesie kapcie, słucha, usiądzie, wykonuje absolutnie wszystko i może zburzyć jakiś taki światopogląd, że to jest takie, że mam psa i to jest już oczywiste, że, że on taki po prostu ma być, że ma taki charakter. Mm -hmm. I, I to często może być bardzo mylne. I przyznam szczerze, że ja się też potrafię przyznać takiego błędu, bo ja na przykład uwielbiam serial Fraser i, mm -hmm. i tam jest Jack Russell i ja w ogóle przez ten serial zakochałem się w tej rasie. <laughs> I ten pies tam był fantastyczny, w ogóle ta historia tego psa w tym serialu też jest fantastyczna, bo ten serial był kręcony tak długo, że oni w połowie musieli zmienić psa, bo on już był za stary, o, żeby po prostu występować. Naprawdę? Ale żeby było śmieszniej, drugim psem był syn tego pierwszego psa. Ale super. Więc w ogóle mega historia. I, i ja się zastanawiałem, no bo faktycznie ten pies to był tam raz, że jak członek rodziny, ale taki mm. jak ludzki członek rodziny. Ale mówię tutaj na poziomie Komunikacji nawet. Mm -hmm. On wiedział, co ma robić, wie, gdzie ma iść, stroił swoje fochy, słuchał się i, i to było takie. To jak się ogląda, to jest oczywiście tak strasznie naturalne, ale gdzieś jak się zacząłem wczytywać w tą, w tą rasę, i to dopiero dziś wychodzi, ile to jest lat nauki takiego psa, i, i że to nawet już w takich bardzo młodzieńczych stadiach, Szczeniaki są od, oceniane pod mm. tym, czy one w ogóle mają predyspozycję do tego, żeby się uczyć i no, no tak, tak, mm. ale, to, to, ale wiesz, myślę, że to jest ogólnie z wieloma rasami, bo mm. to jest nawet jeżeli gdzieś tam psy są wybierane, czy mogą ich stronę, żeby być tam jakimś tam psem terapeutycznym, czy psem przewodnikiem i tak dalej, i tak dalej. To, to są bardzo długie specjalistyczne szkolenia, gdzie no mówię, ten, ten, ta, ta pierwsza ocena jest w ogóle w młodym wieku. To nie jest tak, że każdy pies może być, zresztą tak jak ludzie, nie każdy pies może być aktorem, no tak? Tak. nie każdy pies może być y, psem przewodnikiem czy, czy spełniać jakąś tam funkcję medyczną. Od tego są specjaliści, żeby to oceniać. Natomiast tak, zdecydowanie się zgadzam z tym, że y, można gdzieś sobie wyrobić, y, no nie wiem, oglądając kiedyś za młodo, to się oglądało jakieś tam te lesji i te wszystkie inne, gdzie te psy były takie bardzo mądre, bo zawsze pokazywały, gdzie jest studnia. Mm -hmm. <laughs> I, I wszystkie takie elementy i, hmm. i później po prostu można się zdziwić, ale no. Dla mnie jest najgorszym y, błędem to, że psy, oprócz tego, że pokazywane są jako właśnie bardzo ułożone, y, czy w ogóle zwierzęta, to przede wszystkim pokazywane są jako bardzo ludzkie. I nam się potem wydaje, że psy odczuwają dokładnie tak samo. Chodzi mi o taki poziom skomplikowania relacji, bo to jest oczywiste, że psy e, odczuwają, no, mówi się powszechnie, że pies to jest takie mniej więcej trzyletnie dziecko, jeśli chodzi o emocje i, i, i stopień skomplikowania tego, co on rozumie, e, ale... No to Zoltan to jest bardziej taki zbuntowany nastolatek, on jest, <laughs> ale fazi jest emo takie, obecnie. Jest takie coś jak bunt dwulatka, czy trzylatka, <laughs> tak, więc w tak. sumie wiesz. <laughs> Okej, okay, wszystko się zgadza. <laughs> I... To jest trochę dla mnie problem, dlatego że mm, z, z, ze zwierzętami... Ja bym teraz nie chciała, żebyś ty mnie źle zrozumiał, i słuchacze, z psami, w szczególności z psami takich trudniejszych raz, na przykład jak terrier, pewnie na przykład jak korgi też, czyli takimi, które mają własny charakter, to nie jest do końca tak, że mm, to jest bardzo partnerska, partnerska relacja. Ja bardzo chętnie kiedyś opowiem o, opowiadałam zresztą w pierwszym odcinku trochę o tym, jakie problemy mieliśmy z Freją, która była bardzo dominującym psem. I no niestety, że znaczy nie, niestety, żeby, żeby tą relację ustawić, to jednak, w szczególności dla takich psów, musisz być właśnie bardzo mocno przewodnikiem. I ja zawsze się tak trochę śmieję, porównując do tej rodziny, że musisz być właśnie bardziej mamą i tatą, niż takim partnerem. Bo pies musi znać swoje granice, musi wiedzieć, czego tak. od niego wymagasz, czego od niego chcesz czy nie. To nie jest tak, że jak z, jak z fajnym trzyletnim dzieckiem czy pięcioletnim dzieckiem, że ty się z nim dogadasz, przegadasz, że, że wszystko załatwisz, będąc, y, idąc mu na rękę i załatwiając wszystko, bo, bo on na pewno ma swój rozum i zrozumie. No nie, w szczególności przy takich trudnych rasach, on zawsze zrobi tak, żeby było ok dla niego, bo czuje, że na przykład nie ma granic, tak, że może robić co chce, że na przykład nie wiem, szczekaniem, ulubiona rzecz Frej, szczekaniem może wym wymusić twoją uwagę, coś, coś, co przepracowywaliśmy bardzo długo. Mhm. Więc to jest dla mnie taki dosyć spory problem, bo potem właśnie pojawiają się takie problemy, że ludzie nie potrafią sobie poradzić z psami, już nawet nie mówię o psach agresywnych, tylko chociażby takich właśnie terrierach, czy psach trudnych, że te psy włażą im po prostu na głowę, i, i ja się przyznaję, że do, my, dopóki nie poszliśmy też do bardzo fajnej szkoły dla psów, to było bardzo szybko, bo freja była strasznie nieznośna, to ja nie byłam w stanie z nią wytrzymać. Dlatego, że to był pies, który mógł ci wejść na głowę zawsze i wszędzie, i takie zwykłe metody. Jakie ja znałam z, z, ży, z życia moich poprzednich psów, które były no, z fajnymi kudelkami, takimi całkiem sympatycznymi, no nie działały, bo ona potrafiła zawsze postawić na swoim. Więc to jest dla mnie trochę niebezpieczne, bo trzeba jednak pamiętać, że fajnie jest mieć psa, fajnie jest. My też pewnie będziemy dużo o tym rozmawiać, że, że to jest nasz członek rodziny, ale jednak. Mimo wszystko, najpierw trzeba wypracować sobie pozycję u tego psa i jednak trochę trzeba do niego podchodzić inaczej niż do, do, do nie wiem, małego dziecka, czy, czy, czy tak jak właśnie przedstawia się w filmach, do, do, do zwierzęcia, istoty, która ma pełne spektrum bardzo takich. Yy, yy. Nie czarno-białych, ale takich szarych emocji, bo to nie jest tak do końca I, i to jest dla mnie problem. Tak? Właśnie nie każdy będzie takim kochanym, tam, Jack Russell, terrierem z Frasera, nie? Mm -hmm. No sprowadzając tak do, do naprawdę naj, najniższego poziomu, trzeba pamiętać, że to jednak, my sobie fajnie to definiujemy, no bo mówimy, że to jest członek rodziny, że traktujemy go na takich samych zasadach i, i, i tak dalej. Natomiast no, to jest inny gatunek. Mm -hmm. I, I inny gatunek do tego stopnia, że nadal mimo całej naszej technologii, wiedzy, lat, lat praktyk i, i, i to jak, jak zwierzęta, psy, koty, wszystko jedno są postrzegane, nadal jest wiele tajemnic. No, no chociażby fakt, że my w 100% nadal nie wiemy, czy one widzą wszystkie kolory, tak. albo w, jak, w jakim stopniu nie widzą. Nie? Mm. Czy, czy, czy no dalej w niektórych krajach się potrafią toczyć dyskusje, czy psy coś odczuwają? Aha. Więc oh. no. no mm. Dalej są jakieś te, tego typu roz, rozmowy, hmm. i e, ja swoje psy bardzo kocham, i mówię do nich per dzieci, mi to wcale nie przeszkadza. Natomiast e, z pełną świadomością zdaję sobie, że to są jednak, e, jednak psy, w sensie nie e, takim, że, e, że po prostu muszę się też nauczyć z nimi inaczej komunikować, bo to jest jednak inny gatunek. Dokładnie. I to bardzo pomogły mi te, te szkolenia z behawiorystą, bo on mi uświadomił, jak lepiej mogę się komunikować kować tak, żeby one mnie zrozumiały i jak mogę odbierać sygnały psa, tak, żebym ja, ja jego zrozumiał. I to jest super. I dlatego właśnie od kolejnych gdzieś tam dalej odcinków będziemy próbowali też przemycać takie wątki edukacyjne razem ze specjalistami, między innymi z Kasią, o której też wspominałem i na Facebooku i, mm. i w poprzednim odcinku, żeby też pokazywać jakieś takie podstawowe rzeczy, które, które Warto po prostu wiedzieć, mhm. bo też nie ma co liczyć, że tutaj wypracujemy czy. Podamy jakieś złote środki na, na, na jakiekolwiek te tematy, bo jednak do psów trzeba podchodzić bardzo indywidualnie. Są pewne sposoby, na przykład jak nauczyć psa sztuczek, typu żeby siadał, dawał głos, dawał łapę i tak dalej, bo to są rzeczy, które są jakieś tam powtarzalne. Jest parę metod i po prostu trzeba sprawdzić, którą pies załapie, którą nie. Natomiast jeżeli podchodzimy już do takich tematów mocno psychologicznych, to niestety w takich sytuacjach najlepiej skonsultować się z behawiorystą, bo możemy sobie oszczędzić bardzo dużo czasu i, i, i nerwów. O właśnie. o właśnie, zgadzają się ze mną. Tak, moi, tak. psy się zgadzają, <laughs> dokładnie tak. To w akompaniamencie moich psów, ja tylko powiem, że żebyście zawsze pamiętali, że nad wszystkim, co mówimy, wisi taki disclaimer, że po pierwsze, nasze psy nie są idealne, to znaczy zdarza im się zarówno nam jak i naszym psom y, robić rzeczy, które no, niekoniecznie są idealne i takie wiecie zgodne ze sztuką. To jest po pierwsze, to, o, o, o tym zawsze mówimy, nie jesteśmy specjalistami i też y, nie chcemy, żeby to był taki klinicznie czysty podcast, ale druga bardzo ważna rzecz jest taka, że należy pamiętać, że nasze psy, mimo że y, jedna druga z każdego naszego miotu jest dosyć trudna, to znaczy jest i korgi i Chyba terier, to nasze psy przeszły szkolenie. Paweł pracował z behawiorystą i pracuje nadal. Ja pracowałam z psami w szkole psów. Moje psy przeszły szkolenie, szkolenie posłuszeństwa, szkolenie również sztuczek, szkolenie, które przygotowało mnie do tego, żeby być dla nich przewodnikiem i żeby wiedzieć, w jaki sposób ustanowić dla tych psów pewne przewodnictwo, tak? Te, te, te przewodnictwo w stadzie, więc mm -hmm. zawsze pamiętajcie o tym. Um, bo, bo może się czasem wydawać, że, że nie wiem, nasze psy są idealne, że wszystko się super zadziało samo z siebie i że y, nagle y, trzy razy dacie y, swojemu psu smaczka na wyjść na, na y, spacerze i on nagle, nie wiem, przestanie jeść kupy i dlaczego oni potrafią, a my nie. Pamiętajcie, no. że naprawdę y, włożyliśmy kupę roboty w to, żeby nasze psy były fajnymi psami, żeby nie właziły nam na głowę. I też, żebyśmy w ich mniemaniu, mam nadzieję, byliśmy yy, fajnymi właścicielami. Tak jest. Mhm. Czy kompanami, bo teraz się ten obrazi już na mnie wzerka? Ja ci dam właściciel. Mhm. Przechodząc do kolejnego tematu, bardzo ważnego szczególnie w tej porze roku, czyli do tematu kleszczy. Mhm. Mm, powiedz mi, jak jak szczepisz, jak, szczepisz, jak chronisz? Piesiurki przed kleszczami. Co, czego używasz? Po, powiem tak. Tutaj jest tyle teorii i tyle, tyle różnych wersji wydarzeń, i tyle osób, które mówią rzeczy często tak bardzo sprzeczne, że wiem, że to w wielu kręgach jest bardzo, ale to bardzo drażliwy temat. Hmm. I my konsultowaliśmy się zarówno z jakimiś tam zaufanymi sklepami zoologicznymi i z, z weterynarzami hmm. różnymi. Ostatecznie zdecydowaliśmy się na spróbowanie podawania im tabletek i to mm. były te tabletki Bravecto i teraz dowcip polega na tym, że jeżeli wpiszecie sobie nazwę Bravecto pisane przez V do, do Google, to Wam szczena opadnie, bo pierwsze 65 stron to jest o różnych jakichś tam śmierciach, zgonach i, i, tego, typu, i tego typu rzeczach. Jakieś tam wyciągi, że firma nie chce udostępniać swoich badań, no ogólnie tematy są tematy są straszne związane z tymi, z tymi tabletkami. Natomiast no, konsultowaliśmy to u różnych weterynarzy i, i i oni nam zasugerowali, zresztą nawet hodowca nam zasugerował mm. te tabletki, bo sam, u nich, sam stosował u tych psów i, i faktycznie się sprawdzają. Mm. Na razie powiem, że tak powiem, plusy. Plusy są takie, że faktycznie przy stosowaniu tych tablet, tabletek nie było sytuacji, żebyśmy znaleźli u psa kleszcza, który się napił. Bardzo mm. dużo kleszczy znajdujemy, które chodzą po psie. Więc albo szukają miejsca na mm. się, albo są w ogóle niezainteresowane. Natomiast faktycznie, jeżeli się już tam gdzieś wgryzł, to to nigdy nie był napity. Był żywy, więc to nie jest tak, jak tam niektórzy piszą, że one usychają i, mm -hmm. i w ogóle tam eksplodują, więc absolutnie nic <gryzanie> z tych rzeczy. No. Mm. Natomiast minusy, minusy są takie, że mówimy tutaj o podaniu tabletki, która mm. ma działać przez trzy miesiące. No i tutaj są głosy, jak silny to musi być środek, który gdzieś w organizmie truje kleszcze przez, przez trzy miesiące. No i oczywiście, no, wszystko gdzieś trzeba dzielić przez, przez, przez dwa i samemu wyciągać wnioski, bo. No, Informacje są po obydwu stronach barykady. Z jednej strony ma firma, która w ogóle firmy farmaceutyczne, szczególnie te psie, zazwyczaj badania robią we własnym zakresie i tych badań w ogóle nie udostępniają, tylko mówią, że coś jest po prostu dobre, ale to nie tylko koncerny farmaceutyczne, jeżeli chodzi o zwierzęta, ale tak samo często można spotykać u ludzi. No Przykład z poprzedniego odcinka. Kość, o której mówiłem, która jest podobno z syntetykiem z domieszką naturalnego drewna. Natomiast dokładnego składu producent no tak. nie chce podać. Mm -hmm. Więc takich przykładów możemy mnożyć dużo. Problem w tym, że tego się w ogóle nie bada, tego się w ogóle nie sprawdza. Jeżeli mm. ktoś stwierdza na przykład y, y, zgon zwierzaka, no to oczywiście najłatwiej no powiedzieć, że pies odszedł ze względu na tabletkę, która została podana. Mm. Natomiast nie robi, nie robi się sekcji zwłok, nie bada się, czy ten pies był zdrowy, czy nie miał jakiegoś y, 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 słabego układu odpornościowego, może na coś chorował, tego się po prostu nie bada. Nikt tego nie stwierdził ani, ani nie sprawdził, czy, czy dawka była poprawna. Bo na przykład brawek, które my podajemy, to podajemy nawet nie pół tabletki. Mm -hmm. psu, a, a nie można kupić w ogóle połowy tabletki. Można kupić jedną dawkę, że tak powiem, stuprocentową, yy, ale zalecenie naszego weterynarza jest takie, że po prostu podawać pół, mimo to, że nawet gdzieś producent podaje, że tej tabletki nie można podzielić. Że w ogóle nie, nie mm. można tego. Także no. Tutaj po prostu trzeba się mocno zastanawiać. Nam te tabletki się spisywały i spisują się dalej. Nie widzieliśmy u psów żadnych jakichś niepożądanych zachowań, czy wysypek, czy, czy zmian zachowania, bo my jesteśmy absolutnie przewrażliwieni na punkcie naszych psów. Jeżeli on kichnie, spojrzy się źle, machnie ogonem, łapą, no to one już wiedzą, że wtedy jest choć-choć, to wtedy już jest ogon podkulony, bo wiedzą, że jadą do weta. Minęło 30 minut drugiego odcinka podcastu Daj głos. Jeżeli jesteście na godzinnym spacerze ze swoim pupilem, to pójdźcie jeszcze kawałek i dopiero wtedy zacznijcie wracać. <grym> Więc często przyjeżdżaliśmy z jakimiś takimi pierdołami, ale po prostu wolimy sprawdzać, no wolimy jasne. wiedzieć i. Um, yy, yy, yy no jakoś, brzydko mówiąc, eksperymentować, ale w tym, w tym pozytywnym sensie. Mm. Oczywiście są jakieś te wcierki, tylko wcierki jest problem taki przy dwóch psach, że one potrafią sobie to nawzajem gdzieś wylizywać, no bo jednak czują gdzieś na, u, u, u siebie jakieś tam nazwijmy to ciało obce, jakąś wcierkę mm. i tak dalej i y, no to się głównie stosuje na grzbiet, natomiast tak. no kleszcze nie dostają się tylko i wyłącznie na, na, na grzbiet. Wiesz co, to... tylko y, to ja od razu ci powiem, bo ja akurat stosuję wcierki. Fakt, faktem jest taki, że y, trzeba, przy dwóch psach trzeba ich pilnować, zanim to się nie wchłonie. Mm -hmm. Natomiast to działa na całe ciało, bo to się przez naczynia włosowate przenosi i mam tego dowód, bo Mam taką historię, w której kiedy Freja była bardzo, bardzo mała, okazało się, że ma, chyba opowiadałam nawet, że ma kleszcza koło oka, miała kleszcza koło oka tak, e, i byliśmy totalnie przerażeni, więc pojechaliśmy do weterynarza, e, ale okazało się, że ten kleszcz był już martwy, to znaczy on się tylko wgryzł i właśnie usechł, bo przy tych wcierkach... Te, te kleszcze no, nie przeżywają, jakby, i to był jakby taki jeden z najlepszych dowodów, że, że się nic nie dzieje. I w zasadzie od tej pory, kiedy używamy tych wcierek, to nic się z psami nie dzieje i nie mają kleszczy. Minusem tego jest fakt, że one działają czy niektórzy mówią, że do trzech miesięcy, ale prawda jest taka, że one działają od tak do miesiąca, dwóch. I nie wiem, ile kosztują tabletki, ale wcierki są dosyć drogie. Natomiast to był dla mnie zawsze. Fajnie, że w ogóle mówisz o tabletkach, bo ja się zastanawiałam kiedyś nad tabletkami, a dla mnie zawsze był problem właśnie z tym, jak te tabletki działają na żołądek i w ogóle na organizm psów. I te wcierki wydawały mi się takim mniejszym złem niż na przykład obroże, których serdecznie nie cierpię, bo one raz, że. One podobno działają długo, ale raz, że. No... Psy muszą cały czas nosić obroże. To jest, no jak mają grube futro, pewnie za dużo nie czują, ale no nie wiem. Ja bym na przykład cały czas nie chciała biżuterii na sobie nosić, więc no niespecjalnie mi się to podobało. Mm -hmm. A oprócz tego, no to może nie wychowawczo, ale Freja ze mną śpi, śpi z nami w łóżku, bo akurat kana nie lubi, ale Freja śpi, a one pachną bardzo nieprzyjemnie też dla człowieka, więc w sumie nie bardzo chciałabym chyba. Z takimi, żeby Freja z tą, z tą nową, pachnącą obrożą po prostu pakowała mi się. A ona jeszcze lubi spać przy głowie, więc tym bardziej to byłoby, to byłoby bardzo słabe. Więc ja faktycznie stosuję wcierki i, tak jak mówię, no z doświadczenia wiem, że one nie działają tylko przy grzbiecie. One się fajnie rozprowadzają. Zresztą też rozmawialiśmy kiedyś o tym z weterynarzem, i dokładnie to samo nam powiedział, że. One się rozprowadzają, i być może to jest ten minus, że kleszcz musi się, czy kleszcz się i tak może wgryźć. Tylko, ponieważ on wgryza się przede wszystkim na początku w skórę, no to nie zdąży jeszcze za bardzo się napić i, i, i wyrządzić jakby psu szkody, bo automatycznie zostaje, właśnie no nie wiem, zasuszony, zatruty. I, i, I czasem właśnie tak jak było przy tym oczku, że on może zostać, ale on albo sam odpada, albo można go bardzo łatwo wyciągnąć. To powiem ci szczerze, że przy stosowaniu brawekto, a, a no, od początku zultana na przykład stosujemy brawekto. Wszystkie kleszcze, jakie znaleźliśmy, mówię takie, które były gdzieś tam wgryzione lub lekko wgryzione, mm. to przy wyciąganiu one były żywe. A nie mm. razu mi się nie zdarzyło, żebym na przykład wyciągał martwego, czy ususzonego, czy, mm. czy zniszczonego kleszcza. Więc to może też świadczy o tym, że ten środek nie jest aż taki jakiś bardzo wyniszczający. Mm -hmm. też, też mówię, nie jestem alfą i omegą, sugeruję się tym, co powiedzą mi zaufani. Specjaliści. Mhm. Specjalnie gdzieś, jeżeli dochodzi do jakiejś sytuacji, gdzie musimy stosować jakieś leki, czy jakieś takie środki, to, to zawsze staramy się skonsultować to u różnych źródeł mhm. i to zarówno w zaufanych sklepach zoologicznych, jak i jak i u weterynarzy, czasami nawet w różnych miastach, bo, bo mamy gdzieś tam kontakty żeby po prostu mieć, mieć, tą, mieć tą wiedzę. No, po prostu to jest kolejny element, który dziś trzeba kontrolować i sprawdzać. Natomiast ja zawsze mówię tak. Druga strona medalu jest taka, że cokolwiek byście nie stosowali, to i tak będzie lepiej, jak nie stosowanie niczego tak. i, i ryzyko tego, że, że pies może zachorować na, na babesie, czy tam. Mhm, jak albo na boreliozę, tam. chociaż to rzadziej, nie? Tak, tak, hmm. tak. Oczywiście no, są tam badania, które mówią, że prawdopodobieństwo, że, że pies zachoruje jest mniejszy, jeżeli kleszcza usuniemy w przeciągu 24 godzin, że to nie jest tak, że każdy kleszt to równa mm. się choroba, bo w Polsce, według tam jakichś badań, to między 10 a 40% kleszczy jest mm -hmm. nosicielem te, tego wirusa, bo to nie tak jest, że kleszcze są chore, tylko one są po prostu nosicielami tych, tych, mm -hmm. tych, tych wirusów. Natomiast, no, jeżeli w niektórych częściach Polski, mówi się, o 40%. To tak chciałbym tylko zwrócić uwagę, że 40 jest bardzo blisko 50, co oznacza, że prawie że co drugi kleszcz jest nosicielem choroby. Dokładnie. I to już, to już jest bardzo groźne. A jeżeli na dodatek nie, nie wyłapiemy, że nasz psiak gdzieś zachorował, no to nieleczona lecz, nie babesioza jest w większości przypadków niestety śmiertelna. Mm. Wcześniej wykryta i zauważona, jeżeli zauważymy, że pies jakiś tam osobny, Wiały, mm -hmm. e, ma temperaturę. Przypominam tylko, że przy psach temperatura jest wyższa, więc jeżeli gdzieś to jest w granicach 40 stopni, to to jest uznawane za, za podwyższoną temperaturę u, u psów, bo, bo one są jednak cieplejsze od nas, tak mentalnie jest. też. <laughs> I, I jeżeli na, to dziś zbagatelizujemy, bo stwierdzimy, że pies ma, nie wiem, gorszy dzień i nie chce jeść, bo ma jakiegoś focha i tak dalej, mm -hmm. no, to, no to, to możemy mieć do, dopiero, dopiero kłopot. Więc ja nie neguję żadnej z metod ochrony mm -hmm. przed, przed kleszczami. Bardziej wyznaję, że po prostu co, kto chce, kto ma jakie poglądy, jakie tam wyznania mm -hmm. i tak dalej, to po prostu niech stosuje. Nie ma ideal, idealnego e, Sposoby na to, żeby uchronić się przed kleszczami. Bo tak jak mówię, u nas mimo to, że stosujemy to brawek, to, to zdarza się tak, że po powrocie ze spaceru te kleszcze po prostu po się chodzą. No i, i wtedy pytanie, tylko, czy jak one chodzą, no to czy. Przejdą na nas, czy Oj, tak. zostaną i gdzieś o. się tam wgryzone na, na psie, więc jeżeli idziemy gdzieś na jakiś spacer do, do lasu, albo gdzieś, gdzie jest wyższa trawa, krzaki, i tak dalej. To jest swoją drogą, to jeszcze tak na chwilę troszeczkę chaotycznie, ale mm. muszę o tym powiedzieć. To jest mit, że kleszczy występują tylko w lesie. Tak. Kleszcze mogą występować absolutnie wszędzie, to są miejskie trawniki, krzaki, cokolwiek. One są, grasują do poziomu mniej więcej 1,50 m i więc są w stanie dostać się na praktycznie każdego psa, jak i człowieka. Mhm. Więc u nas jest rytuał, że jeżeli wracamy z jakiegoś dłuższego spaceru, to zawsze, zawsze tuż po wejściu po domu, Psy do górnych są przewracane, delikatnie oczywiście i, i mają robiony, robioną pełną kontrolę. No, przy Zoltanie jest to o tyle kłopotliwe, że sierść korgi jest bardzo gęsta. Ta wierzchnia warstwa jest taka twarda i, i błyszcząca, natomiast one mają tony podszerstka, mm -hmm. więc y, też nie da się w stu procentach zweryfikować, ale no warto sprawdzać te najcieplejsze miejsca psa, czyli gdzieś za uszami, pod mm. pachami, e, pod łapkami i, i w tych miejscach. Oczywiście warto też sprawdzić grzbiet, bo tak jak mówię, to nie znaczy, że klesz musi być gdzieś wgryziony, tylko po prostu po psie może najzwyczajniej chodzić. No i trzeba po prostu sprawdzać. No i tak samo jak sprawdzamy samych siebie, czy, czy po nas gdzieś tam klesz nie chodzi, bo to też jest możliwe, i mm -hmm. tak samo sprawdzamy u psów. I to po prostu powinien być jakiś nawyk, a nawet jeżeli mamy jakieś zwyczajne spacery po osiedlu, to gdzieś tam też przy okazji jakichś tam zabaw, głaskania psa i tak dalej oglądamy tak raz tak. na parę dni, żeby po prostu dla własnej pewności, bo u nas też jest tak, że, że Vega często lubi z nami spać, chociaż i zoltanowi się zdarza, no to. Lepiej, lepiej sprawdzać i, i lepiej wiedzieć, i miałem raz taką sytuację, że gdzieś się rano obudziłem i, i klesz chodził po poduszce. No, to, 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 to są rzeczy absolutnie nie do uniknięcia. No, i, i, I trzeba to kontrolować i, i, i z tym żyć. No, z drugiej strony to nie jest tak, że jakby pies spał w drugim pokoju, to ten kleż nie mógłby sobie gdzieś tam dalej przejść, bo, no, bo on też mają instynkt, natomiast. No ja gdzieś tam czytałem różne rzeczy o jak, jak ludzie stosują przeciwko kleszczom, typu, że jakieś tam zakładają na psy jasne kubraczki i tak dalej bo okay. no nie, kleszcze są ślepe no. i nie rozróżniają naszego dress code'u. I, I to nie jest tak, że jak złożymy jakieś drogie białe dresy, to one stwierdzą, o nie, okej, okay, to jest, to jest mój mm. zioło, to ja na niego nie wejdę, także no, to, no nie, w tym, tu, Tutaj, tutaj po prostu sprawdzać, sprawdzać i przede wszystkim chronić. A jak to już zostawiam każdemu do, do, do własnej oceny, do jakiegoś tam własnego sumienia, eksperymentowania i. I sprawdzania po prostu. Ja bym dodała jeszcze dwie rzeczy na koniec. Jedna jest taka, że cokolwiek byście nie stosowali, to pamiętajcie, że najważniejsze jest to, żeby stosować to regularnie. To znaczy, jeśli przez ostatnie trzy miesiące wasz pies akurat nic nie stosował i złapał kleszcza i wy zaczęliście coś stosować to już jest za późno, bo nigdy nie wiadomo, co w tym kleszczu było i to nie jest tak, że jak na przykład przerwiecie na tydzień czy dwa, na przykład w takim sezonie jak teraz, jak jest ciepło, wilgotno, bo kleszcze lubią, jak jest ciepło i wilgotno i pójdziecie do lasu, to przez ten tydzień się nic nie stanie. Właśnie wtedy się stanie, bo to nie jest tak, że, że, że to wszystko działa i tak się wygasza, tylko po prostu wszystkie, każdy parat ma jakiś tam okres przydatności i, że tak mm -hmm. powiem, do spożycia, do niej, okres przydatności i, i tego odstraszania kleszczy. I szczególności, szczególności w szczególności w takich miesiącach jak teraz, właśnie jak chodzicie na spacery, też jesienią, jak będzie już trochę bardziej wilgotno, ale ciągle jeszcze ciepło, to jest szalenie ważne, żeby nie przerywać tego, tej ochrony przeciwkleszczowej. Ja na przykład robię tak, że jak robię wcierki i wiem, że jadę gdzieś jeszcze na wakacje z psami albo wiem, że właśnie będę bardziej chodzić po lasach, to mam jeszcze dodatkowo taki spray, bo są też spraye. Ja bym ich nie radziła stosować samych, bo one nie są na tyle silne i one są raczej odstraszające niż, niż kleszczobójcze, ale czasami jako dodatkową ochronę po prostu psikam psy na wszelki wypadek. I właśnie druga rzecz jest taka, że w szczególności to jest szalenie ważne przy obrożach. Jeśli byście się zdecydowali jednak na obroże przeciw kleszczowo-pchelne, bo one w zasadzie załatwiają obie te rzeczy, to należy pamiętać, że wbrew temu, co się wydaje, jest bardzo mało kleszczobójczych. Obroży na rynku. Większość mm -hmm. z tych obroży to są odstraszające kleszcze, a to nie jest to samo, bo jeśli kleszcz jednak będzie jakiś, nie wiem, odporny na ten zapach, na to, co się tam wydziela z tej obroży i stwierdzi, że jednak się wgryzie, to ta obroża nie pomoże noszącemu go, ją pieskowi, jakby tego kleszcza unicestwić i będzie tak samo, jakby jej nie nosił. Te, kleszcz, te obroże kleszczobójcze yy, można kupić między innymi u weterynarza, i w ogóle jak będziecie kiedykolwiek kupować obroże, to sprawdźcie dobrze na przykład w sklepie zoologicznym, sprawdźcie dobrze, czy one są odstraszające insekty, czy właśnie kleszczo-owadobójcze, bo to jest szalenie ważne, więc regularność i, i pamiętanie o tym, że ten środek, żeby dobrze zabezpieczył, w szczególności jeśli chodzi o broże, no to, to musi, musi trochę odważniej działać z tymi kleszczami, insektami. Ja też powiem taką być może bardzo oczywistą rzecz, ale chyba warto. Nie wierzcie też w ciemno jakimś takim Domowym sposobem na, tak. na odstraszanie kleszczy. Ja nie mówię, że, żeby ich nie stosować i że one są złe. Tylko po prostu zwracajcie uwagę na to, co, co robicie, bo tak też można psu krzywdy zrobić. Ja chyba widziałem. Na Facebooku gdzieś mi się wyświetlił filmik instruktażowy, jak zrobić taką samemu obrożę odstraszającą kleszcze. No i tam ona była maczana w jakichś olejkach eterycznych. Mm. Olejki eteryczne potrafią bardzo szkodzić na przykład na skórę psów i można sobie zrobić bardzo dużo problemów, a są rasy psów, czy nawet kundelki. No to, to są tak różne genetycznie zwierzaki, że, że leczenie skóry takiej po, po olejku eterycznym. Może być bardzo kłopotliwe, i można sobie w drugą stronę albo się zniechęcić i później nic nie stosować. I no, no, wszystko z umiarem, rozsądkiem i, i niestety z zainteresowaniem. No to jak zakończyliśmy taki trudny temat, a mamy wakacje, to ja robię segway do bardzo wakacyjnego sposobu spędzania czasu z psami. Czyli... Ja jeszcze tylko jedną rzecz hmm? powiem. Przepraszam, bo, okay. bo ostat, ostatnia rzecz, ale mi się przypomniała. Jak usuwacie kleszcza, nieważne jaką macie metodę, jedyne tylko, czego nie róbcie, to nie smarujcie kleszcza żadnym tłuszczem. W ogóle niczym tak, nie smarujcie tak. kleszczy. Bo to kleszcze dusi i to super, bo można się, o, jest uduszony, to nie żyje. Nie, nie, on dusi i wtedy powoduje u niego te całe wymioty i te wszystkie wydzieliny, które właśnie potrafią sprawić, że, że zwierzak zachoruje albo zarazić nas. Bo to też może działać w drugą hmm. stronę, tak? Że tylko na to zwracajcie uwagę. I, I to ostatnie, co chciałem w tym temacie powiedzieć. Dobra, to, to zrobię inny segway, bo na pewno dużo kleszczy będzie też w miejscu, w którym odbywałem się dok trekkingi. E. Chciałabym Wam opowiedzieć o takim sposobie spędzania czasu, aktywnego spędzania czasu z psem, które ostatnio dosyć intensywnie staram się praktykować. Niestety, dosyć późno zdecydowałam się na, na tą praktykę. To znaczy, jak moje psy są już dosyć dorosłe, dlatego późno, że doktrykingi, a nawet zawody trekkingowe mają najczęściej pewien limit wieku, w którym pieski mogą startować, nawet jeśli. Oh. Wydaje się, że się dobrze czują, i moje psy powoli zaczynają się zbliżać do tego limitu. Więc nie mam jeszcze, nie mam, nie mam bardzo dużo czasu, żeby, żeby z nimi sobie pobiegać. Natomiast to trekking to jest taki, powiedzmy, usystematyzowany sposób spacerowania, slash biegania z psem. Dlatego mówię, że spacerowania, slash biegania, bo. Dog trekking odbywa się najczęściej w formie zawodów i są to zawody na orientację połączone z takimi zawodami, kto szybciej dotrze do mety. I nie chodzi tutaj o to właśnie, żeby biegać, bo od tego jest inna angielsko brzmiąca nazwa, czyli canning cross, to już jest bieganie z psem. Mm. Dog trekking łączy ze sobą właśnie element takiego szybkiego spacerowania, z czasem podbieganiem, w szczególności jeśli startuje się w kategorii sportowej, bo jest coś takiego jak kategoria sportowa. W Polsce jest sporo zawodów trekkingowych, jest nawet puchar trekkingowy. i gdybyście chcieli od razu wskoczyć, zobaczyć i dowiedzieć się więcej na ten temat, to ja polecam na sam początek stronę dogtreking.com.pl, na której zobaczycie bardzo dużo fajnych informacji na temat właśnie pucharu Polski. Ja w Pucharach Polski udział nie biorę. I jeśli startuje w Drinkingu, to zawsze startuje w tak zwanej kategorii hobby albo w kategorii dla rodzin. Ona się charakteryzuje tym, że można mieć przy sobie więcej niż jego, jednego psa i że można mieć drużynę. Bo najczęściej te sportowe zawody to są zawody osobno mężczyźni z psami, osobno kobiety z psami. I, to są, też, i są to też dłuższe dystanse. Czyli to tak, też ludzie do tego na poważnie podchodzą. Oj tak. Jak, jak powiedziałaś do trekking, to ja od razu sobie wyobraziłem, że przychodzę na przykład z takim Zoltanem, czyli no my ogólnie śmiesznie wyglądamy, no bo on jest uzdolniony wertykalnie, jak horyzontalnie, więc jesteśmy świetnym teamem i on ma dosyć po pół godziny, no jak mm. powiedzmy po, czty, po 35 minutach I, i wyobrażam sobie, że przychodzimy i stoi już taki facet umieśniony z Dobermanem, Obaj mają czerwone przepaski, dresy abonisa, pies ma zegarek na szyi, który mierzy mu tętno i czas, i czas biegu i po prostu tylko tak, wiesz, czas start i, i już ich nie ma. Bywa... Jak, jak to wygląda? Tak, bywa tak. Na szczęście od tego są te kategorie sportowe i nie trzeba się zupełnie nimi przejmować. Można sobie na spokojnie, rekreacyjnie zacząć, albo w ogóle zostać. Tak jak, tak jak ja nie planuję absolutnie robić tego wyczynowo, zostać w tej kategorii hobby albo w kategorii rodzinnej, w której no, najczęściej liczy się raczej dojście do mety i fajna zabawa niż, niż jakaś rywalizacja. Nie? I teraz opowiem mniej więcej, jak to wygląda. Faktycznie jest tak. Także wszyscy zbieramy się na mm, starcie. Jest jakaś określona trasa do przejścia. Mhm. W czasie tej trasy nie wolno pomagać sobie żadnymi GPS-ami, nie można sobie pomagać telefonem komórkowym. Dostajemy mapę. Oczywiście to jest dosyć proste, jak, jak jesteś w środku pelotonu, no bo w zasadzie idziesz tylko za ludźmi, nie musisz szukać trasy. Najgorzej mają ci, którzy są najszybci, no bo oni muszą po tej mapie znaleźć, w, jak, w, którym, w którą stronę mają iść. I żeby nie było za łatwo, i żeby ktoś na przykład nie przeciął i nie pobiegł od razu do mety, na trasie są rozłożone. Punkty. I to mogą być albo wolontariusze, którzy tam stoją i którzy, jakby muszą e, tak wirtualnie teraz mówię, odbić ci ten punkt, e, albo to są zagadki, e, które trzeba rozwiązać. O. Bo właśnie Dr. King łączy ze sobą taki element biegu na orientację z właśnie szybkim spacerem z psem. I... Pierwsze moje skojarzenie to jak ostatnio dziś wyczytałem, że jest taki podobno sport, że jest boks połączony z szachami. I panowie najpierw jedną rundę się okładają, później tak lekko otrząśnięci siadają i myślą gdzie postawić kolejny pionek. Nie jest aż tak źle, bo w sumie ten bieg na orientację z tym, z tym chodzeniem z psem jest w sumie dosyć podobny, więc na szczęście tam nie jest tak, że najpierw biegam z psem, a potem muszę balet, także to jest akurat spoko. Ale tematyka na przykład zagadek jest znana, czy to nie. mogą być takie totalne z kosmosu? To są bardzo różne rzeczy, bo to na przykład może być, to może być na przykład odpowiedź na konkretne pytanie, które musisz wpisać w karcie, dostajesz też taką jakby kartę zawodów, której wiesz, że na przykład mhm. punktów będzie cztery, musisz zaliczyć wszystkie i w każdym z tych punktów na przykład rozwiązanie Zanim jest, nie wiem, odpowiedź na coś. Czasem jest tak, że musisz, że wiesz, gdzie jest ten punkt, bo widzisz, że on jest zaznaczony, i na przykład musisz poszukać tej odpowiedzi jakiegoś hasła, które musisz tam wpisać. Czasem jest tak, że odpowiedzią jest, że jest jakaś zagadka, i, i to, co musisz wpisać na karcie, to jest odpowiedź na tą zagadkę. A czasem jest tak, że na przykład na punkcie stoi jakiś pan i dajmy na to ma dziurkacz, i po prostu ostatnim zaliczeniem, ostatniego checkpointa jest po prostu oddziurkowanie sobie karty. Mhm. No, i y, y, idziemy sobie przez tą trasę, zbieramy sobie punkty i dochodzimy do mety, i wiadomo, pierwsza osoba wygrywa, i potem mamy jeszcze y, y, jakąś klasyfikację. Y, w kategoriach sportowych to wygląda tak, że najczęściej raczej się biega. I y, pocieszę cię, nawet gdybyś chciał, to myślę, że nie miałbyś szans ani ty, ani ja, nawet gdybyś miał już, tak powiem, predyspozycję, dlatego że w kategoriach sportowych y, biorą udział ludzie z huskimi, z generalnie z dużymi psami, które y, samym tym ciężarem ciała są w stanie pociągnąć właściciela do okay. przodu. Oj, zdziwiłabyś się, ile złotan z Regą potrafią uciągnąć na, na spacerze. Czasami to musi komicznie z boku wyglądać, jak gdzieś jest jakiś spacer poranny albo nocny, gdzie, gdzie ja albo zasypiam, albo się dopiero co budzę i po prostu lecę razem z pędem i mam wrażenie, że jakbym się położył na tej ziemi, to one i tak by sobie ze mną poradziły. E, powiem ci, że myśmy na, na e, pierwszym w ogóle imprezie trekkingowej byliśmy na rajdzie trekkingowym w Bieszczadach. Freja miała wtedy chyba ze dwa lata, bo potem dosyć nie Regularnie chodziliśmy, teraz jest teraz trochę regularniej wy, wybieramy się na takie imprezy. Freja miała wtedy dwa albo trzy lata i nikt, nigdy w życiu 9 kilo mnie tak super nie wciągało na stromą górę, bo chodziliśmy wtedy po górach jak Freja, mhm. także super, ale zapewniam cię, że takie 40-60 kilowe zwierzaki, które idą przodem, to jest no najlepszy, tak. najlepszy, że tak powiem, ciąg. Bo czasem definiuje się też, chyba nawet, chyba to jest nawet taka oficjalna definicja trochę doktrekingu, że na trekking idzie się z psem z pasem biodrowym na pewno wiesz mm -hmm. jak to wygląda, jest ten specjalny tak. pas biodrowy i specjalna smycz, albo przynajmniej smycz z amortyzacją, tak żeby pies zawsze szedł przed tobą, a nigdy nie szedł z boku, bo w ten sposób po pierwsze ty odciąg, odciążasz sobie siebie, ale po drugie też właśnie pies może służyć jako taki motorek dla ciebie i, i może jakby nadać ci pęd. I właśnie w kategoriach sportowych są sami, sami, taki, sami tacy hardkorzy, więc tam jeśli... Ktoś by się chciał zainteresować, albo na przykład ma dużego psa i w sumie nie wie za bardzo, bo już biega z nim po dwie godziny dziennie i ten pies już i tak jeszcze potrzebuje biegania, no to dog trekking to jest pewnie jakieś rozwiązanie. Natomiast w tych kategoriach hobby albo w kategoriach rodzinnych, bo to w zależności od tego, jak, jak się nazywają te kategorie, chodzą właśnie ludzie z na przykład z, z dziećmi, z małymi psami albo z takimi. Psami naszych gabarytów. Często jest też tak, co jest super, że jeśli na przykład współpracuje przy doktre kingu jakieś schronisko, to można na przykład wziąć psiaka ze schroniska i z nim przejść. Tak, co widziałem. Super sprawa i w ogóle myślę, że fajna alternatywa też dla biegaczy, którzy lubią dziś psy, bo, bo mm. bieganie ogólnie w Polsce to eksplodowało przez ostatnie lata i jest szalenie popularne. I może to jest jakieś fajne też taka odskocznia, żeby mm -hmm. czasami nie tylko pobiegać samemu, ale, ale z jakimś psiakiem, który może mieć super wybieg i, i gdzieś tam wzięty ze schroniska. A, a gdzieś tam, wiadomo, przez internet się przewijają też historie, że ktoś tak się zżył z psem przez taki bieg, że już ten pies później biegł z nim do domu. No tak. Jeszcze trochę o y, y, zasadach, y, bo jakie są odległości i właśnie tu a propos tego biegania przez, mhm. y, przez jakiś dłuższy czas. Te sportowe odległości są różne, one y, mogą. Y, gdzieś tam do 15-20 km nawet dochodzić. Najczęściej jest tak, że są trasy long, które są właśnie 15-20, pewnie gdzieś nawet i 25 w tym poharze. Są trasy mid, które mają gdzieś 10 do 15 w zależności od tego jaki jest long. Natomiast te trasy hobby albo rodzinne to jest najczęściej 5 do 7 km. I to jest maksymalnie przy moim tempie i, i, i braku kondycji takiej sportowej, to to jest maksymalnie do 50, gdzieś minut takiego szybkiego marszobiegu. Wydaje mi się, że to jest do, do, do przeżycia dla każdego. Dodam jeszcze, że właśnie w tej kategorii hobby jest. Tak, by, tak mało rywalizacji, i tak dużo pomocy, i tak dużo takiej fajnej, pozytywnej energii, że yy, tak jak widziałam, jak widzę na przykład s, swoje wyniki, bo te wyniki zawsze można potem na stronie podejrzeć, to są ludzie, którzy kończyli to nawet i w półtorej godziny, i godzinę 40, jakby nikt nie miał absolutnie do nich żadnych pretensji, więc 5 yy, km w godzinę 40 to jest wolniej niż normalny człowieczy chód. Więc tak. bez problemu można, można się w ten sposób pobawić. To jest bardzo fajna atmosfera, bardzo też fajnie to działa na psy. A jeśli chcecie tam powalczyć, powiedzmy o przynajmniej o połowę stawki, na przykład przy takich 30 osobach, bo mniej więcej tam 30 do 40 drużyn potrafi w tej jednej kategorii wziąć udział, to to myślę, że to też będzie taki fajny wysiłek i e, intensywne przyżycie też dla zwierzaków. No, nasze psy zawsze e, umierają na resztę dnia i idą spać. Więc to jest fajne. E, bardzo fajne są też takie zasady, o których warto pamiętać, to znaczy e, absolutnie nie wolno ciągnąć psa. E, każdy uczestnik ma przekazane, że jeśli pies akurat chce zrobić kubkę, chce powąchać kwiatka i w ogóle nie chce mu się iść, to musi przy nim czekać, co wie jeśli bo wolontariusze są najczęściej na całej trasie. Jeśli na przykład pies nie daje rady, bo tak też może być, to uczestnik ma obowiązek zejścia z trasy absolutnie nie może zmuszać psa do wysiłku. To jest szalenie ważne. A czy jest na przykład tak, że wolontariusz, widząc, że na przykład ktoś łamie te zasady, ma, ma prawo zgłosić i wycofać kogoś, czy, czy ze strony organizatora nie wiem, czy spotkała się z tym, że, że on też zapewnia jakąś kontrolę, że wiesz, że ktoś nie podchodzi hardkorowo, że bierze Jorka i ciągnie go <grych> przez 15 kilometrów ze sobą jak, tak. jak kulkę tenisową? Tak, 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 absolutnie tak. Wolontariusze to sprawdzają. Znaczy, nigdy mi się nic takiego nie zdarzyło, ale wydaje i wydaje mi się, że gdyby była taka historia, to na pewno ktoś by zareagował. Ja przepraszam, moja głowa jest pełna chorych pomysłów. <grym> Fajne jest to, że przed każdym biegiem jest odprawa trzeba wziąć ze sobą książeczkę, pies musi mieć aktualne szczepienia. I tutaj też dochodzimy do tego elementu wieku, bo w zależności od doktrekingów, psy gdzieś koło 8, czasem 10 lat powyżej, powyżej tego wieku nie mogą brać udziału w doktrekingu, lub mogą, jeśli ich weterynarz wyrazi na to zgodę. Więc nie ma takich sytuacji, że pies, który jest właśnie niezaszczepiony, nie wiem, chory Albo za stary, żeby pójść, że, że, że będzie się coś działo, bo to jest wszystko sprawdzane. Na miejscu jest weterynarz i, i tak jak mówię, książeczki, książeczki zdrowia piesków są bardzo szczegółowo sprawdzane. Czasem są jakieś wymagania odnośnie dolnej granicy, na przykład, że psy poniżej roku nie mogą pójść, bo wiadomo, że to też szczeniaczki albo na przykład tego, że nie wiem, suki w ciąży nie mogą pójść. No takie dosyć oczywiste rzeczy, ale tych obwarowań troszeczkę jest. No i oczywiście koniecznie każdy pies, każdy właściciel psa musi mieć ze sobą wodę dla tego psa natomiast czasem jest też tak, że na trasie w szczególności przy tych właśnie znowu takich bardziej lajtowych kategoriach jest tak, że na przykład pod koniec trasy jest specjalnie woda dla psów albo woda dla, dla psów i właścicieli albo jak się zdarza na przykład na tym śląskim, że pod koniec trasy dla właścicieli są na przykład połówki pomarańczy, które sobie można zjeść, żeby ugasić pragnienie i najfajniejsze jest to, że niby to jest rywalizacja, ale kiedy jest stół no to wiadomo, psy też widzą wodę, więc, więc chcą do niej jak najszybciej podbiec. I na przykład, z, na, na przykład z moich wyników, nie wiem, gdzieś koło godziny czy tam 50 minut przy 5 kilometrach, to tak przynajmniej 5-7 minut to jest w stanie i, i picie, albo psy piją, albo ja sobie coś tam podjadam i gadam z uczestnikami i dopiero potem się rusza. Więc atmosfera jest no, bardzo fajna, i raczej właśnie chodzi o to, żeby przejść, żeby rozwiązać zagadki, żeby się sprawdzić, a nie żeby być pierwszym. Za wami godzina drugiego odcinka podcastu Daj Głos. Jeżeli dalej tu jesteście i podoba wam się ten odcinek, zawołajcie teraz do siebie swojego psa i wytarmoście go. Ale tak porządnie, porządnie wytarmoście mu te bucie. Będzie zachwycone. To super, to takie podejście jest naj, najfajniejsze y i jakaś taka aktywność z psami, ja bym musiał chyba, najlepszym sposobem jest po prostu kiedyś pójść na spacer i sobie gdzieś zamontować jakieś endomodo czy coś i mhm. zobaczyć jak to czasowo wychodzi, kiedy pies się męczy. No ja wiem, że na przykład Zoltan jest psem, który też ma jakąś tam słabszą kondycję zbliżoną do, do mojej, więc można też sobie potrenować. No bo to też nie chodzi o to, żeby zajeździć nasze zwierzaki, tylko mhm. żeby razem z tego mieć jakąś frajdę. Ja bym jeszcze powiedziała, że można nawet spróbować pójść na taki drunk trekking, po prostu znaleźć sobie gdzieś w okolicy drunk trekking, który ma bardzo niski yy, yy, kilometraż tych yy, yy, kategorii dla rodzin, bo zdarzały się nawet i 4 kilometry, i 3 kilometry, więc to jest, to jest taka, taki yy, odcinek, który każdy pies szybko i każdy właściciel szybko przejdzie, nie ma się co tym stresować i po prostu spróbować i wystartować. No, My naprawdę... Yy, nie, nie biegamy codziennie godzinę z naszym psem, niestety, ani nie jesteśmy jacyś specjalnie uzdolnieni fizycznie, a takie 5 km jesteśmy w stanie zarówno my, jak i nasze psy, bez problemu. Mimo, że no psy mają kilka lat już dobrych, jesteśmy w stanie bez problemu zrobić, a wydaje mi się, że, że to jest coś, co warto przeżyć. Także polecam pewnie, jak gdzieś tam koło siebie masz coś takiego, podejrzewam, że, tak, że, że tak, się tak, znajdzie. Tak. To koniecznie można też. O, można też, jeśli, jeśli chcesz, jeśli Wy chcecie słuchacze, zobaczyć, czym się to je, to warto pojechać po prostu, nawet nie zapisując się na ten trekking, dlatego że zawsze przy okazji trekkingu są jakieś dodatkowe atrakcje. Na przykład jest pokaz szkolenia psów, jest pokaz szkolenia psów policyjnych, czasem wystawiają się jakieś kramiki, tam można kupić jakieś fajne rzeczy dla piesów. Generalnie mhm. jest z tego taka trochę większa impreza, można pokibicować, można też czasem wyjść, jeśli te, jeśli te trasy Trasa jest nie za długa, to można nawet czasem wyjść na trasę i pokibicować ludziom po prostu popatrzeć, jak oni biegną, czy idą i zobaczyć, czy to jest coś dla Was. A w najgorszym przypadku poznać innych psich wariatów. To jest. Na sam koniec chciałam tylko Was bardzo serdecznie zaprosić. Wydaje mi się, że, że jeszcze zdążę na przyszłą sobotę na drugi Śląski Dock Trekking do Parku, Chorzowskiego, Parku Śląskiego w Chorzowie. Ja się tam pojawię z Kaną i Freją. Będę właśnie startować w kategorii hobby na 5 km. Gdzieś koło godziny 10 jest start. Jeśli chcecie zobaczyć, jeśli jesteście z, ze Śląska i chcecie zobaczyć, w czym to się je, to zapraszam bardzo serdecznie. Rozumiem, że mówisz o 26 tak, maja. Tak, a właśnie, 26 maja 2018. <grym> tak, żeby nie było, że ktoś nas przesłuchał za 3 lata, był i powiedział, że ciebie nie było. <grym> Ostatni temat, jaki mamy na ten odcinek dla Was, to jest coś, co ja lubię najbardziej, czyli gadżety dla zwierzaków. Ale gadżety takie, które są mega praktyczne. A po drugie są nasze rodzime, czyli polskie, bo dla mnie nie ma nic fajniejszego niż jakiś raz, że handmade, to dwa coś zrobionego w naszym kraju, z, z naszym pomysłem, z naszą marką. I w, w tym odcinku mam dla was jakieś przemyślenia z produktu, który nazywa się e, psiamatka, nie, nie mylić z matką. E, <śled> I Psiamatka w obydwu znaczeniach, raz, że Psiamatka to jest bardzo fajna strona, która traktuje też o psiakach. oni tam mają też poza samym sklepem mają różne tam też inicjatywy, więc to absolutnie polecam, żeby sobie zerknąć, ale chyba ich jednym z pierwszych produktów, które oferowali, była właśnie matka w sensie nie nie, nie kobiety tylko takiej maty, która O matko, gdzieś... dopiero teraz zrozumiałam, dlaczego to się tak nazywa. Wow! Dziękuję. Nie serio. Wow, okej. Okay. Mm. I my szukaliśmy właśnie jakiejś takiej maty. Która będzie nam pasowała, którą chcemy sobie położyć przy, przy łóżku czy przy kanapie za dnia z bardzo prostego względu. Korgi mają to do siebie, że trzeba dbać o ich stawy, więc jeżeli to są psy, które chcą wskakiwać na kanapę, chcą wskakiwać na łóżko, to zamiast im zabraniać i cały czas tylko je zganiać, bo, bo, bo niebo masz krótkie łapki, no nie, my pozwalamy, żeby psy wskakiwały i na łóżko, i na kanapę i tak mm. dalej. Po prostu co chcą, to to sobie na tym polu mogą pozwolić, bo, bo chodzi o to, żeby też miały tą swobodę. Natomiast z racji tego, że mamy wszędzie panele w mieszkaniu, to w, chcemy podstawiać właśnie coś, żeby stało przed łóżkiem, przed kanapą, żeby w momencie zeskoku pies miał bardzo dobrą amortyzację, mhm. żeby gdzieś nie ślizgał się na panelach, bo to jest bardzo mocno nadwyręża nadwyrężające stawy, szczególnie jeżeli to są rasy, gdzieś, gdzie są krótkie łapki i większa masa, korgi i wszelkiego rodzaju jamniki i, mhm. i tego typu rzeczy. Wcześniej mieliśmy po prostu zwykły koc położony przed łóżkiem i to nam się w ogóle nie sprawdzało. Mhm. Raz, że to bardzo mocno chłonęło jednak się. Zapachy, bo jeżeli pies nie spał z nami na łóżku, to zamiast czasami swojego legowiska, to wybierał po prostu ten, ten koc, I, i to trzeba było jakoś tam prać częściej i, i dbać o to mocniej, bo to też ciągnęło brud. No i w pewnym momencie znalazłem właśnie taką matę. Psia matka, Ona jest dostępna w dwóch różnych rozmiarach, bo jest 50 na 70 cm i 70 na, na, na 100. Chyba teraz wprowadzili jeszcze taką większą matę, która jest już. po... Podchodząca pod półtorej metra. Mm. Nam się udało bardzo fajnie trafić, bo akurat została wprowadzona nowa kolekcja, która nazywa się Mute, Mute and Malina. I absolutnie od razu się zakochaliśmy we wzorze, bo ona właśnie na podbitce ma taki miodowy kolor, i to jest taki kolor, który jest gdzieś tam przewodni w, w naszym mieszkaniu, a z drugiej strony ma przepiękny wzór kwiatowy. Naprawdę właśnie to, to Patrzę są... na to piękne. Bardzo to, to, designerski, to jest, fajny wzór. No. To jest piękna rzecz. No, raz, że te zdjęcia nawet na stronie mają takie, że człowiek już od razu ma <grym> zadzwonić i e, zapytać się, czy pies jest dorzucony do, do, <grym> do tej maty, bo, bo są bardzo fajnie i widać, że tak. No, e, psiarz rozpozna psiarza, nawet jeżeli to są gdzieś robione zdjęcia, to jednak gdzieś się e, rozpozna. E, nie chciałbym też jakoś tam mocno wchodzić w takie szczegóły techniczne, bo tutaj gdzieś wyczytałem, że e, ta mata jest zrobiona z jakichś tam trzymałej codury czy kodury. Ja się na tym nie znam, mogę wam powiedzieć, jak to się spisuje w praktyce, mm. Mm, więc powiem tak. Mata jest przede wszystkim wodoszczelna, co z wielu względów jest super sprawą. I nie mówię tutaj tylko w przypadku, gdy, gdy pies ma jakąś awarię, gdy jest szczeniakiem, tylko no, czasami zdarzają się, że pies wróci ze spaceru, czy z ogrodu i, i gdzieś nie zapanujemy nad nim i on od razu gdzieś poleci i, i się położy czy wskoczy i, i po prostu to ubrudzi, można prać ją całą w pralce. Normalnie tam na, na 40 stopniach wrzucamy i, i wszystko można. Razem z odwirowaniem i ze wszystkim, więc to mm. też jest super. Ta druga strona, mam wrażenie, że czyli ta taka z jednolitym kolorem jest taka bardziej w dotyku chciałbym powiedzieć chropowata, ale hamująca. Nie okay. jest to oczywiście guma, ale to jest taki materiał, który faktycznie aż tak bardzo się nie ślizga i nawet w momencie, gdy Zoltan gdzieś zeskakuje z łóżka, tak o tobie mówię, <laughs> gdzieś, gdzieś zeskakuje z łóżka, to, to ta mata nie jest tak, że się przesuwa, czy jedzie razem z nim, tylko zostaje w miejscu i to jest właśnie od, ten efekt, który my chcieliśmy uzyskać i który nam się bardzo podoba. Wygląda fenomenalnie, naprawdę. To, to często jest tak, że my ją gdzieś w sypialni za Dnia wynosimy tutaj, żeby, żeby ona sobie leżała. Dwa, że do zamówienia możecie się załapać na to, że jeszcze jakąś tam poduchę małą dostaniecie, która też jest hmm. naprawdę bardzo dokładnie wykonana. Powiem tak, gdy składałem zamówienie, absolutnie nie mówiłem, bo nawet nie lubię się tam chwalić, że tam skądś jestem i że gdzieś tam będą publikowane zdjęcia i tego typu rzeczy, bo, bo lubię sprawdzać produkty jako taki szary, typowy klient. Jakkolwiek to może źle zabrzmieć, po prostu. Chcę zawsze sprawdzić podejście, jakie mają ludzie do, do swojej własnej firmy, do swojego własnego produktu. Więc gdy dostałem tą matę, i tam były jeszcze jakieś pocztówki z też przepięknym projektem. I taka pocztówka, którą normalnie można gdzieś oprawić w ramkę i powiesić na hmm. ścianie. Zresztą zdjęcia zobaczycie zarówno na, 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 na Facebooku, jak i na naszej stronie. Daj bo tam umieszczę jakiś szerszy tekst, gdzie, gdzie postaram się więcej opisać. To nawet były ręcznie napisane podziękowania po prostu za zakup. I to super. są takie małe detale, ale no ciężko się nie uśmiechnąć. To są naprawdę super, super rzeczy. No, końcowe to jest oczywiście to cena, ile jesteśmy w stanie wydać, ale to jest tak względne, no bo tutaj ceny zaczynają się od około 100 zł. No i oczywiście ktoś może powiedzieć, że kawałek materiału na jakimś straganie może kupić za, za dychę albo za dwie, ale... Ja o takich rzeczach nie decyduję, bo to jest bardzo indywidualna sprawa. Są osoby, które w ogóle się nie będą zastanawiać. Są osoby, które, żeby kupić coś, co będzie fajne dla psa, ładne dla oka i jeszcze z taką dziś mentalnie świadomością, że wspieramy gdzieś nasz rodzimy biznes i rodzimy pomysł, są w stanie zrezygnować z jakichś tam. Z czegoś innego, po prostu hmm. w, w obrębie swoich jakichś tam hobby, żeby, żeby kupić coś, coś takiego. Więc tutaj po prostu otwarcie mówię, że ceny zaczynają się od około 100 zł plus wysyłka, kończą się chyba tam w granicach 160. Moim zdaniem osobistym warto. Wygląda to absolutnie przepięknie i tak jak myślałem, że te zdjęcia gdzieś może są przekoloryzowane, bo są po prostu, widać, że profesjonalnie zrobione. Tak, nie. Nie są przekoloryzowane, to jest faktycznie produkt bardzo wysokiej jakości, ze świetną obsługą, bo później jak już złożyłem zamówienie i to zamówienie zostało wysłane, to udało mi się tam nawiązać kontakt i porozmawiać chwilę z... Z, z właścicielami firmy, i to jest mega fajni ludzie, mega fajny produkt, mega fajna sprawa. I, i jeżeli, jeżeli lubicie, żeby coś praktycznego zarazem służyło jako ozdoba w waszym mieszkaniu, to to wam się sprawdzi w 100%. Hmm. Czy ta mata jest jakoś wypełniona? Bo yy, mówisz, że to jest m.in. ochrona dla stawów, więc podejrzewam, że to nie jest tylko kocek. Ona. Mam wrażenie, że jest wypełniona taką... Czymś bardzo delikatnym, to tak w, od, w odczuciu, jak się między, bierze materiał, tak między palcem mam wrażenie, jakby tam była taka bardzo cienka warstwa, jakiejś takiej specyficznej waty albo mm -hmm. jakiegoś takiego sprężystego materiału. Nie, ona jest bardzo cienka, ona nie jest jakby wysoka i też chyba bym jej nie polecał, jeżeli ktoś ma na przykład zimną podłogę, żeby to była jedyna warstwa jakaś tam izolacyjna dla psa, jeżeli nie mm -hmm. mamy legowiska i tak dalej. Może się mylę, tutaj akurat gdzieś nie rozpatrywałem pod tym względem i gdzieś się tam nie doczytałem. Z ciekawości tylko widziałem, że oni spełniają jakiś tam certyfikat odnośnie użytych materiałów, który gwarantuje, że tam nie ma jakichś tam barwników z alergenami, pestycydów i tam innych takich rzeczy. Więc fajnie, że, że zadbali o to, żeby gdzieś potwierdzić, że, że ich produkt jest bezpieczny zarówno dla człowieka, jak i, jak i dla psiaka. I to, I to w zasadzie mm. tyle. A jeszcze, bo oglądam sobie teraz tą. Tego miód malinę jest przeładna, ale zastanawiam się, sobie się jak ten żółty sobie radzi z opadem sierści, bo wiesz, ja na przykład mam, ja znowu mam w części mieszkania dosyć niebiesko i między innymi jest w zasadzie w takie wspólne legowisko Kany i Frey, które jest w takim lekko niebieskim kolorze i ono już jest, co ja bym z nim nie robiło, to ono za 5 minut jest całe owłosione i nie wygląda wcale ładnie, więc zastanawiam się jak ten żółty sobie radzi z sierścią. Znaczy, powiem tak, u nas jest tak, że ten żółty jest na spodzie, więc mm. tego żółtego widać go tylko na, na, na samych rantach. My też mamy ten problem z sierścią, i moja odpowiedź jest taka, że sierść absolutnie widać wszędzie. Nieważne jaki byś miała wzór, no mamy na przykład szarą kanapę, to sierść na nią widać. Mamy no. szare panele, mm. trochę jaśniejsze płytki. Nieważne, co byś wykombinowała, to sierść i tak zawsze widać. Zaraz mhm. no z racji tego, że ten wzór na przykład jest taki mocno kwiatowy i tam jest dużo i czerni i troszeczkę czerwieni i zieleni, no to ta sierść jest mniej widoczna, mhm. bo po prostu na tej macie wizualnie dużo się dzieje. Nie jest okay. to jakiś tam jednolity wzór. Natomiast jeżeli się pytasz, czy jeżeli bym stosował zamiennie i tą żółtą mhm. stroną, czy tą miodową stroną do góry, to tak, sierść będzie widoczna i, i na pewno to nie jest tak, że to ona w magiczny sposób by jakoś e, e, znikała, bo gdyby tak było, to bym gdzieś tam im się włamał do fabryki i zrobił z tego dywan, dywan na powierzchni całego Oj, tak. mieszkania. Ale da się ją na przykład łatwo, z, nie wiem, strzepać albo A to tak, odkurzyć? To jest, w ogóle, to jest banał, to faktycznie o, no to jakieś takie brud, że tak powiem lekki, no bo wiadomo, jak gdzieś z błotem ktoś wejdzie, to, to nie ma mocnych, natomiast piasek, sierść, tego typu rzeczy, to ona też jest bardzo lekka, więc wystawienie jej nawet gdzieś za okno, czy na balkon, czy gdziekolwiek i mocniej że najzwyklejsze strzepnięcie spowoduje, że to wszystko uleci i nie elektryzuje się i się tego nie trzyma, więc pod tym względem jest bardzo łatwa w, w utrzymaniu czystości. No właśnie widzę tą niebieską, więc chyba, chyba mnie przekonałeś chyba na <laughs> Polecam, naprawdę polecam. Czyli to wszystko, co mamy dzisiaj przygotowane? Tak, tak, minęła już y, troszeczkę ponad godzina naszego, naszego drugiego odcinka podcastu. Daj głos wypadałoby jeszcze raz bardzo mocno podziękować za cały wasz wkład w, w nasz podcast. Super, cieszy mnie się z każdego pytania. Bardzo. I z każdej sugestii, z każdej informacji, jaką wysyłacie. Nawet mieliśmy swój pierwszy barkop, bo w poprzednim odcinku <laughs> mówiłem o, o filmie. Teraz nawet nie pamiętam tytułu, więc nie podam, bo będzie drugi barkop na drugi odcinek. W każdym razie pomyliłem się z rokiem, z rokiem wydania filmu i to... to... Słuchaczka Ania nam, mm. nam podesłała, to faktycznie przyznaje się. Co to jest barkop? No to osoby bardziej wtajemniczone w podcasting będą wiedziały. Jak to jest <grym> ciekawe, <grym> to może się zapytać. Kto gdzieś tam na pewno udzielę szerszej odpowiedzi i, i, i gen genezy tego. Więc super sprawa. Pamiętajcie, że jesteśmy i na Twitterze zarówno na kontach prywatnych. Natalia, ja mamy swoje konto też podcastowe na, na Twitterze. Znajdziecie nas na Facebooku. Na stronie jest formularz kontaktowy, są komentarze. Także możliwości kontaktu z nami jest, jest ona. Jeżeli jeszcze nie macie nas dosyć, to też pamiętajcie, że Natalia nagrywa podcast Mana Mana, ja nagrywam podcast do Także jeszcze można dziś o nas posłuchać. W w zupełnie innym środowisku i innej tematyce. Ja jeszcze dodam, że pamiętajcie o naszej stronie. Daj głos podcast i jeśli słuchacie nas w aplikacjach podcastowych, to pamiętajcie, żeby zajrzeć też na stronę, bo ponie, ponieważ po pierwsze będą się tam pojawiać inne teksty, ale postaramy się zawsze, już teraz, w każdym, pod każdym odcinkiem dodawać tak zwane notatki do podcastu. Czyli jeśli mówimy właśnie o jakimś filmie, jeśli recenzujemy jakiś produkt, to będziemy się starali wrzucać tam i zdjęcia, i dodać wam linki, tak żeby było wam łatwiej odnaleźć. Te wszystkie rzeczy, o których rozmawiamy. Mm -hmm. Więc jeżeli właśnie dotarliście do domu po, po spacerze godzinnym, to gratuluję. Chodziliście ponad godzinę. <grym> My słyszymy się w następnym odcinku. Było bardzo miło porozmawiać i liczymy, że też jakiś odzew dalej będzie. No i cóż. Chyba y, wypada zaszczekać na koniec, więc z mojej strony hau hau. Hał Hau Do zobaczenia. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku.